Witam po długiej nieobecności. Dawno żeśmy się nie słyszeli. No bo mówiąc szczerze, nie bardzo było po co. Wszystkie filmy z matmy nagrane, więc tutaj nie ma nic do roboty. Natomiast no, pojawił się teraz niestety bardzo długi czas wolny, więc zrobiłem kolejną grę i teraz właśnie wam ją przedstawię. Nazwałem ją Rabusie Złotych Sztabek. W tej grze tutaj macie już ekran startowy. Chodzi o to, żeby się bogacić, gromadząc złote sztabki kilogramowe. Najpierw wam pokażę końcówkę, jakby do czego dążymy, a później pokażę zasady, jak do tego dążyć. Tutaj to, co widzicie, no w układzie niestety pionowym, bo tutaj jest raz w pionowym, raz w poziomym, ale program, który nagrywa, robi to w pionowym, więc nie mam wyjścia, jak zwykle zresztą. U góry gracz pierwszy, u dołu gracz drugi i te wózki złote, które stoją przy ich nogach, pokazują, kto ile ma złotych sztabek. Oczywiście ja scheatowałem sobie tak, żeby ten player 2, który jest niżej, miał już 20 tysięcy kilogramów złota, żeby wam pokazać, co się stanie, kiedy on już je ma, co można zrobić. Szczerze mówiąc, dojść do takiego wyniku jest potwornie trudne, no ale może komuś się uda. No więc klikam teraz tutaj na tym wózku z 20 tysiącami, klik, o, no i wchodzę w ten sposób do sklepu. I w tym sklepie, jak widzicie, można sobie, o, tutaj, kupić samolot, prywatny jet, albo wyspę na Karaibach z palmami, albo statek wycieczkowy, taki fajny cruiser. Tutaj widzicie ceny. Samolot 100 kg złota, wyspa 1000 kg złota, no a cruiser 10 tysięcy kg złota. To są, mówiąc szczerze, realne ceny, takie mniej więcej. Nawet jak są wahania cen złota, to to mniej więcej tyle kosztuje. I teraz czy ja mogę kupić? No mogę, bo mam, jak widzicie tutaj, o 20 tysięcy kilo złota. No to kupię sobie najpierw jakiś samolot. Klikam wózek, pojawia się samolot, no i zatwierdzę. Uwaga, zatwierdzam, to zielone, tutaj klikam, łup, pach i już mam jeden samolot. No to teraz kupię sobie wyspę. O, wyspa wygląda tak, też ją kupię. O, dzięki. Hura, już wyspa też kupiona, już mam jedną wyspę, no to jeszcze, żeby na nią dopłynąć, teraz sobie statek wycieczkowy kupię. O, super statek. Swoją drogą można zaprosić paru znajomych. Dosyć dużo tutaj miejsca, jak widać. Klikam na tak. Bach! I jest, mam statek wycieczkowy. Mogę dolecieć, dopłynąć na swoją wyspę. Oczywiście mógłbym kupować dalej, bo jeszcze mi zostało tutaj prawie 9000 kilo. Dobra, to jeszcze sobie kupię jeden samolot. Małą tak flotę. Już mam dwa. To może jeszcze jedną wyspę. O, już mam dwie wyspy. I tak, póki mi się nie skończą pieniążki, czyli tutaj, o, to złotko, to mogę kupować dalej. Uwaga, kiedy gra się kończy? Winnerem jest ten, kto zgromadzi po 9 samolotów, 9 wysp, 9 statków wycieczkowych. Moim zdaniem to jest nieosiągalne dla nikogo. Żaden normalny człowiek czegoś takiego nie jest w stanie osiągnąć. No ale jakby się komuś zdarzyło, jakiś cud, no to bardzo proszę o maila, nagram film o kimś takim i wyrzucę do siebie na kanał w nagrodę. Ale tak jak mówię, to jest nieosiągalne. No chyba, że ktoś potrafi to nieźle szczytować, bo to się da szczytować, mówiąc szczerze. No ale trzeba być naprawdę ultrafachowcem, żeby to zrobić. Może ktoś z was jest, no to wtedy też zostanie za to nagrodzony. Dobra, taka jest nagroda, czyli prawda, gromadzimy sobie tutaj duże ilości złotego kruszcu, kupujemy co kto lubi z tego sklepu. No teraz poza czytowaniem, czyli uczciwa metoda, jak do tego majątku dojść. Klikam w domek i wracam do głównego ekranu. O, przy okazji zobaczcie, tutaj już zostałem oznaczony jako biznesmen. Już mam tutaj, prawda, okulary, wąsy i melonik, no bo już zacząłem kupować. Ten biedaczek player 1 nie ma nic, jeszcze za biznesmena nie jest uznawany, tylko za zwykłego rabusia. To jest zwykły rabuś. A to już jest rabuś biznesmen, bo już się wzbogacił. No podobno część majątków na Dzikim Zachodzie właśnie tak była, że najpierw rabowali, a później zostali biznesmenami, ale to 200-300 lat temu, więc na to się nie powołuję. Teraz słuchajcie, tak, tutaj na tym głównym ekranie, oczywiście jakby ktoś nie wiedział jak grać, to tutaj jest pomoc, proszę bardzo, można sobie kliknąć, są ekrany pomocy, pierwszy, drugi, klikam w domek i wracam, jak ktoś nie wiedział jak to grać. Natomiast te buźki tutaj, uśmiechnięta, zwykła i smutna, to są trzy różne poziomy. Jak łatwo się domyśleć, najprościej jest grać na poziomie uśmiechniętym, będzie najprostszy. Zasady gry są wszędzie takie same,
Tak samo się to fizycznie wykonuje, więc pokażę na tym najprostszym, że mi się coś udało, bo jak wejdę w ten najtrudniejszy, to pewnie będę się modlał, będziecie się śmiać. Klikam w tę buźkę, w takim razie uśmiechniętą. Klik. O, proszę bardzo. U dołu jest mój boks, tutaj u góry jest boks mojego przeciwnika. Czy to znaczy, że trzeba grać we dwójkę? Można. I wtedy jest najśmieszniej, bo tak naprawdę wtedy można zabierać zasoby przeciwnikowi. Ponieważ zasada gry polega na tym, żeby tutaj do swojego boksu, widzicie tutaj, to złoto jest pocięte na kawałki, na każdej sztabce jest napisane, ile ma sztabka. Na przykład tutaj jest jedna, druga, prawda? Te czarne strzałki, jak w nie klikam, pozwalają zmieniać to, co widzimy w liczniku i mianowniku. No bo czasami trzeba wiedzieć tak naprawdę, żeby dopasować później te sztabki do siebie, jak już się je ściągnie tu do boksu, żeby w sumie dały jeden, ponieważ my zdobywamy sztabkę wtedy, kiedy tutaj w naszym boksie, a przeciwnik w swoim, ułoży taką ilość tych kawałków, które razem dają jeden. Nie mniej i nie więcej. I teraz na czym, jak możemy się tutaj w to bawić? Ta strzałka tu na środku pokazuje, w którą stronę można wykonać dozwolony ruch. Mówiąc krótko, który gracz gra. O, teraz ta strzałka pokazuje, że gracz, player 1, może wykonać ruch. I co on może zrobić? Może przeciągnąć, czyli złapać sztabkę swoją, ale równie dobrze może złapać sztabkę z mojego obszaru, dlatego wtedy rabuje. On mnie może w tym momencie obrabować. Proszę bardzo, łosie mnie obrabował. Zabrał. Moje pół kilo złota mi zabrał. Niedobrze, no ale zabrał. Okej, już ma. Prawda? To jest jeden ruch dozwolony. Drugi ruch dozwolony, bo teraz strzałka pokazuje na mnie, a ja jestem u dołu. Mogę przeciągnąć do swojego boksu, ale równie dobrze mogę wyrzucić do śmieci. Bo jak wyrzucę do śmieci, popatrzcie, wyrzucam, pach, w to miejsce kreuje się nowa sztabka. Więc jak widzę, że takie sztabki, które mają taki ułamek, który mi za bardzo nie pasuje, są, no to w ramach mojego ruchu mogę spokojnie wywalać do śmieci swój, albo nawet i cudzy. Na tym polega to rabowanie, że o teraz zobaczcie, teoretycznie strzałka pokazuje, że player 1 powinien wykonywać, on może wziąć z mojego zestawu i mnie wyrzucić do śmieci. Może swój wyrzucić do śmieci. Może sobie wstawić do zagrody, do swojego boksu, swój ułamek, ale równie dobrze zabrać i mój ułamek. No dobra, przez chwilę spróbuję pograć, to teraz tak. Będę grał w imieniu obu. Jak powiedziałem, to teoretycznie jest gra 1 na 1, czyli dwuosobowa. Równie dobrze można się bawić samemu, tylko gra się raz w imieniu jednego, a raz w imieniu drugiego. Dobra, to teraz tak, pogram tutaj. To mi nie pasuje, to papa. Dwie szóste też mi nie pasują, to wywalę. Cztery ósme, dwie ósme. Dobra, cztery ósme jest ok, bo teraz cztery ósme to pamiętamy, to jest to samo co jedna druga, więc zobaczcie, o, jak wjeżdżam do zagrody, to tam u góry, ja może to pokażę, o, w tym miejscu tutaj jest pokazana aktualna suma złota w zagrodzie. O, tutaj, no tu mam jak widać zero, no to jasne, tutaj mam jedną drugą, więc tutaj pokazuje mi, że mam jedną drugą. Więc jak wjeżdżam, biorę sobie ten ułamek, wjeżdżam, ten kawałek złota, i o, już widzę, już jest jedynka, czyli będzie dobrze. Zostawiam, zobaczcie, co się stanie. Ha, skleiło, pogratulowało, że jest perfekt i zabrało do skrzyni player 1. Player 1 już ma w skrzyni kilo złota. Dobra, to ja coś tutaj jestem w stanie. Ja pojadę, ponieważ jeszcze bardzo brutalnie i nie będę się wysilał. Ciach, aż mi się coś ładnego pojawi. O, tu już jest ładne. Teraz spróbuję, żeby tak, player 1 się nie będzie wysilał, natomiast player 2 będzie próbował kilo złota zdobyć. Tu już mamy 2/3, dobra. Tu jakieś 4/8, to niech se jedzie. A tu potrzebuję mieć 1/3. O, akurat jest i zabieram. Zabieram z obszaru przeciwnika. Co? Wolno mi, gra pozwala, jestem rabusiem. Zrabowałem cudze złoto, proszę. Haha, mam swoją sztabę. I tak gramy. Tutaj na tym poziomie easy, na tym uśmiechniętym, to jest stosunkowo łatwe. Jak zajrzycie sobie do tych pozostałych poziomów, to tam się robi coraz trudniej, ale ja przerwę. Już mam po jednej sztabce, klikam w domek, tu, klikam klik, wracam do ekranu startowego. Zobaczcie, tu już się sztabka pojawiła, tutaj dodatkowa sztabka, no i kliknąłem, wlazłem do sklepu. A skoro już tu wlazłem, to sobie jeszcze kupię jeden samolot, co mi szkodzi. Proszę, bardzo, bardzo fajny, o. Będę wynajmował. Sam latam jednym, a resztę wynajmuję.
cieszę się wesoło. Tylko teraz zdaje się, samoloty za bardzo nie latają. No, ale mam. Mogę go szlauchem pomyć. Raz na tydzień pójdę na lotnisko i go będę mył. Zawsze jakieś zajęcie. Ale nie, nie wpuszczą mnie. Jest pandemia, nie wpuszczą mnie. No dobra, no to przynajmniej mam dwa samoloty. To jeszcze jedną wyspę. Jeszcze mogę? Mogę. No to kupuję jeszcze jedną wyspę. Okej. Okay. Trzy wyspy, trzy samoloty, jeden statek. Wracam do ekranu startowego, bo tam wlazłem przez przypadek. No ale zrobiłem przynajmniej frajdę. Teraz wejdę na ten średni poziom, bo chcę wam pokazać, czym one się różnią. Owszem, jest trudniej tutaj, ale zobaczcie na skrzynię, że każda sztabka złota na średnim poziomie jest mnożona przez 2. Wejdę w ten najtrudniejszy. I tutaj każda sztabka złota jest mnożona przez 4. Dlaczego jest taki bonus, że jest razy 2, razy 4, to jak ktoś pogra, to szybko zrozumie. Że rzeczywiście pozornie tu można się szybciej wzbogacić, to zależy od tego, jak jesteście dobrzy. Być może rzeczywiście będą tacy, co będą pruli tylko i wyłącznie na tym najtrudniejszym poziomie. Albo tacy, którzy będą na tym najłatwiejszym. To już zależy od tego, co tam wam do głowy przyjdzie. No najfajniej jest tak naprawdę grać we dwójkę, bo wtedy jest ten moment, kiedy ktoś sobie, powiedzmy, mój przeciwnik sobie gromadzi, prawda, zgromadziłem, a tak naprawdę zabieram mu w pewnym momencie. Już myślę, że za chwilę będzie miał złota, a już go nie ma, bo mu zabrali. Bo można zabierać i z boksu, proszę bardzo, zabieram z boksu i te pół kilo złota wędruje z rąk do rąk. Tylko bardzo proszę, żeby nie dochodziło do rękoczynu. Tu proszę być eleganckim, dobrze? Zachowujcie się jak rabusie dżentelmeni, o tak bym powiedział. Czyli rabujemy, ale robimy w to sposób elegancki, nie machając rękami sobie przed nosem, dobra? No, myślę, że to się da zrobić, żeby nie być tutaj zbyt brutalnym. O, skoro mam jedną drugą, to może jeszcze tutaj to wykorzystam. Tu zrobię tak, czego oczywiście normalnie w grze by nikt nie zrobił, ale ja tu szybciusieńko korzystam z okazji i dorzucę sobie jeszcze jedną sztabeczkę. Pach! Hura! Kolejna sztabka. Wracam do ekranu startowego i mówię wam papa. Do usłyszenia, do następnej okazji. Jak przyjdzie mi ochota, no to mam kolejny pomysł na kolejną grę, jak zwykle super atrakcyjną. Widzicie, jaka tu ekstra super atrakcyjna. To oczywiście żart był. Gra i być może ją zrobię przez wakacje. Wtedy się znów usłyszymy we wrześniu, a jak nie, to za rok, albo nie wiadomo kiedy, bo słyszycie mnie prawdopodobnie dosyć często na YouTubie, te moje lekcje. Natomiast tutaj na nowo pojawiam się tylko wtedy, kiedy mam coś nowego. A czymś nowym może być po prostu kolejna gra. No, trzymajcie się w takim razie. Do usłyszenia. Nie do zobaczenia, tylko do usłyszenia. Cześć.